Wiadomości 10 minut TV. Słupsk, 24 sierpień rok 2017. Dzisiaj nad ranem w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów na Pomorzu w gminie Darłowo wezbrała rzeka Grabowa, przełamując wał przeciwpowodziowy. W wyniku tego zdarzenia, domy, gospodarstwa domowe, stawy i pola pomiędzy Żukowem Morskim a Porzeczem zostały zalane, powodując straty zagrażające zdrowiu i życiu mieszkańców oraz zwierzętom hodowlanym i leśnym. Od razu na sygnał mieszkańców oraz władz gminy Darłowo przybyło do pomocy okolicznym mieszkańcom oraz Straży Pożarnej wojsko wraz z ciężkim sprzętem. Do godziny 13 wydano 4000 worków z piaskiem. Trudna akcja w końcu zaczyna przynosić efekty. Wyrwa w wale została częściowo załatana. W działaniach polegających na zabezpieczeniu wału przeciwpowodziowego uczestniczy wojskowy śmigłowiec. Na miejscu akcję koordynował wicewojewoda zachodniopomorski pan Marek Subot, wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski, a z ramienia wojska akcją kierował podpułkownik Dariusz Macul z WKU Koszalin. Pamiętają, że powiedzieć, że sytuacja jest opanowana. Budynki, które były zagrożone w Żukowie Morskim, w tej chwili woda opada, nie ma zagrożenia, żeby ta woda się dostała do tych budynków. Na miejscu mamy poza amfibiami z wojska również helikopter, który dokonał jednego zrzutu, za chwilę będzie szykował się drugiego zrzutu. Sytuacja jak najbardziej opanowana, siły, środki, które mamy na miejscu, są wystarczające. W chwili obecnej wizytuje miejsce również pan wicewojewoda. Gdyby ewentualnie była jakaś pomoc, to możemy liczyć na pomoc ze strony również wojewody. Informacje pojawiły się takie, że ten wał troszeczkę się powiększył i wobec tego działania straży pożarnej również zostały nasilone. Nie mamy takiej informacji. Tak jak 10 metrów było wyrwy w tym wale, tak samo cały czas 10 metrów. Tutaj wrzucono już dwa zrzuty koszy z zabezpieczeniem kamieniami i piaskiem. To jest umocnione, nie przesunęło się, więc ten wał jest pomału zamykany, żeby ta wyrwa nie wydostawała się przez tą wyrwę woda na zewnątrz. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców? Nie ma zagrożenia dla mieszkańców żadnego. Dlaczego ta operacja była tak trudna? Powoli bardzo. Dokładnie, była trudność z dostępem się, dostępem od strony z przelewu do wału, stąd też była prośba zadysponowana przez wójta wojsko, które przy pomocy sprzętu ciężkiego pozwoliło dowieźć na miejsce, stąd też tak szybkie zadziałanie w momencie, kiedy wojsko się pojawiło. Dokładnie, tutaj wszyscy, którzy byli potrzebni, nie było żadnej zwłoki, niezwłocznie wszyscy pojawili się na miejscu. Również dzisiaj komendant wojewódzki zadysponował na miejscu swoje siły i środki do pomocy miejscowym i stąd też tak szybko wszystko funkcjonuje i zagrożenie nie istnieje w tej chwili. Czy przez najbliższy czas będziecie obserwować ten wał, jak on się zachowuje, czy będą patrole wysyłane, czy teraz też są wysyłane patrole? Tak jak wczoraj przez całą noc strażacy ochotnicy na miejscu uzupełniający worki nadzorowali to wał, również przez następny okres czasu tutaj sztab wypracuje taką decyzję, będą nadzorowane, żeby sprawdzić, czy to mocy nie pozostaje, czy w innych miejscach nie dochodzi. Chciałem podziękować wszystkim służbom zaangażowanym w tą akcję, przede wszystkim Wojsku Polskiemu, Straży Państwowej Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj z gminy Darłowo. Dziękuję też panu wójtowi za tą szybką reakcję. Ja z całym przekonaniem mogę powiedzieć o tym, że sytuacja jest opanowana. Nie ma niebezpieczeństwa, nie ma zagrożenia życia. Działa wojsko. W dniu wczorajszym wojewoda zachodniopomorski wystąpił z wnioskiem do ministra obrony narodowej po uprzednim wniosku skierowanym przez wójta gminy Darłowo. Następnie minister podjął bardzo szybką decyzję i natychmiast rozpoczęta została akcja związana z zalewaniem tych terenów. Z informacji, które posiadamy, to co jest najważniejsze, to że nie ma zagrożenia życia, gospodarstwa domowe również nie zostały zalane, więc to są najważniejsze informacje. Chciałbym państwa zapewnić, że cały czas kontrolujemy tą sytuację, na bieżąco zbieramy informacje i jestem przekonany o tym, że ta sytuacja zostanie już całkowicie zażegnana. Ta wyrwa, która znalazła się na rzece, też została już opanowana. Do wykorzystania jest też śmigłowiec, który jest oczywiście w gotowości. Jeśli będzie taka potrzeba, to ta wyrwa zostanie właśnie zaczopowana. Jak długo wojsko będzie tutaj na miejscu? Wojsko będzie do momentu, kiedy akcja się zakończy, kiedy będziemy mieli 100% pewność, że rzeka już nie wyleje. Szanowni państwo, tu też warto o tym powiedzieć, że informacje o pogodzie
nie ma być opadów deszczu, pogoda jest dobra. Poza tym ta woda już powoli opada, w nocy spadło około 16 cm, więc jesteśmy dobrej myśli. Jestem przekonany o tym, że sytuacja już jest opanowana. Więc oczywiście wojsko będzie pracowało do momentu, w którym będziemy mieli pewność, że sytuacja jest już 100% opanowana. Proszę Państwa, wczoraj w godzinach popołudniowych zwróciliśmy się do wojewody z wnioskiem o uruchomienie sił zbrojnych. Tu rzeczywiście spotkaliśmy się ze zrozumieniem. Wojsko w godzinach nocnych przybyło. Jednostka z Koszalina, jednostka z Dziwnowa. Także wczoraj w godzinach wieczornych rozpoczęły się już popołudniowych w sumie dzięki działaniom OSP, ochotniczych straż pożarniczych, napełnianie worków. Mieszkańcy, pracownicy Urzędu Gminy byli bardzo zaangażowani. Należy tu wspomnieć, że to nie tylko dzień wczorajszy, nie tylko dzień dzisiejszy, bo i dwa dni poprzednie były katastrofalne dla gminy Darłowo. Wiele mieszkańców poniosło skutki takie, że zostały zalane ich mieszkania na skutek deszczów nawalnych. No, było to tragiczne, ale dzięki właśnie tu przede wszystkim Straży Pożarnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym, ale i samym mieszkańcom. Udało się to w miarę opanować, ale cóż, szkody są. Powołane zostały zespoły do oceny tych szkód. Też wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody o te zapomogi dla tych rodzin. Także to wszystko jest w trakcie. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co możemy, ale to także należy się duże podziękowania właśnie tu służbom wojskowym, bo dzięki im to dzisiaj możemy po prostu zapobiec tym dalszym rozlewom wody. O jakich szkodach mówimy? Wstępne szkody, które były ocenione przez mieszkańców na skutek wniosków złożonych, były na ponad 400 tysięcy złotych. O zalaniach mieszkań będą jeszcze szkody w uprawach rolniczych. Przy tej akcji pracuje 12 jednostek Straży Pożarnej, jest to ponad 100 osób, pracownicy Urzędu Gminy, to jest, którzy są w sztabie, ponad około 15 osób, ale należy wspomnieć, że to przede wszystkim też mieszkańcy brali udział i służby, tu policja, Straż Pożarna, no nie można o tym zapowiedzieć, wszyscy byli oddani tej klęsce. Należy dopowiedzieć oczywiście też, że pomoc ze strony państwa jest jak najbardziej realna. Jak państwo doskonale wiedzą, jest uruchomiona możliwość dofinansowania, przekazania pieniędzy osobom poszkodowanym. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe, a także jednorazowa przekaz pieniędzy w kwocie 6 tysięcy i oczywiście w momencie, kiedy nastąpi zniszczenie gospodarstw domowych, gospodarstw mieszkalnych w kwocie 100 tysięcy złotych. Wygląda to w ten sposób, że rodziny, osoby poszkodowane kierują się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej. Następnie ośrodek pomocy społecznej weryfikuje, zgłasza się do gminy, następnie gmina kieruje taki wniosek do wojewody i ta informacja przekazywana jest następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do pana ministra Błaszczaka i na tej podstawie są przyznawane pieniądze. To nie jest aż potężna taka akcja, ale no, to jest jakieś zagrożenie, tak jak powiedział pan wojewoda. No musimy nad tym zapanować i wszystko idzie zgodnie z myślą i z planem, który założyliśmy. Na czym on polega, ten plan? Usunąć jak najszybciej szkodę. Jak na czym polegają działania? Działania polegają na tym, że rozmieszczamy worki, które mamy tutaj za plecami w tej chwili. Pojazdy, które państwo widzicie, również pracują. No i czekamy na śmigłowiec, który jest w gotowości, za chwilę zacznie pracować. Także wszystko jest zgodnie z ustaleniami. Ile worków? Nie odpowiem, to jest duża liczba worków. Około 4000 worków. A śmigłowiec skąd jest? Śmigłowiec będzie, jest to śmigłowiec w tej chwili, który zabezpiecza 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Darłowie, którą zawodzi pan komandor Koliczko. I w zasadzie tutaj wspomożenie jest jeszcze z bazy 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemierowicach. Tu, szanowni państwo, trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ja o tym wspomniałem. Ta akcja, tak jak mówiłem, wojewoda zachodniopomorski skierował wniosek do Ministerstwa Kultury. Natychmiastowa reakcja. Już w godzinach nocnych te prace tutaj trwały. Ja jeszcze raz chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za tą akcję, szybką reakcję Wojsku Polskiemu, Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
również Ochotniczej Straży Pożarnej. Słowa też podziękowania w stronę pana wójta, więc myślę, że ta akcja przebiegała bardzo dobrze i zakończy się z pewnością powodzeniem. Tak będzie.